Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji. W Polsce po raz pierwszy zorganizowano go w 1993 roku. To wyjątkowe święto było główną inspiracją do zorganizowania w Bełchatowskiej Galerii Olimpia Dnia Zwierzaka. Mamy dzisiaj naprawdę moc atrakcji, przede wszystkim dla dzieciaków, coś dla właścicieli zwierzątek, no i też dla każdego, kto się tematyką zwierząt interesuje i nie jest mu obojętny los zwierząt. Przede wszystkim można dzisiaj oddać karmę dla bełchatowskiego schroniska. Mamy też wystawę fotografii piesków, które czekają obecnie na adopcję w naszym schronisku. 10 piesków, które przygotowała do sesji salon fryzjerski Cztery Łapy, a sesję wykonało studio filmowe Klatka. Zdjęcia będą wystawione w galerii do 11 października. Fotografie zostaną zlicytowane, a uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczone będą na karmę dla zwierząt przebywających w bełchatowskim schronisku. Podczas obchodów Dnia Zwierzaka w Galerii Olimpia można było skorzystać z konsultacji ze specjalistą od zachowań zwierząt. Jak się okazało, bełchatowianie najczęściej pytali, jak zdyscyplinować swoje pieski. Proszę, odpowiedź jest taka, sprawić, że pies nas lubił. Pies niczego nie będzie robił za darmo, tak jak człowiek. Jest materialistą i każde jego zachowanie podyktowane jest tym, co przynosi mu korzyść. Jeżeli ciągnie na smyczy, to nie dlatego, że chce nas zdominować, że jest złośliwy, że chce nas ukarać, etc., tylko dlatego, że przynosi mu korzyść, dlatego, że ciągnął na smyczy, doszedł do drzewka, doszedł do innego psa, mógł zrobić siku i tak dalej. Jeżeli chcemy innych zachowań, musimy pokazać psu, że te inne zachowania, które są akurat po naszej myśli, będą mu przynosiły korzyść. Czyli na przykład idzie w przynodze, dostanie smakołyk. Wróciłeś na zawołanie, masz swoją ulubioną piłeczkę. I tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy mieć zawsze jakieś źródło motywacji dla psa. Oprócz zagadnień związanych z zachowaniami psów, można było również uzyskać niezbędne informacje związane z pielęgnacją zwierząt. Niestety, większość właścicieli, kupując pieska, nie zdaje sobie sprawy, jak dużo czasu trzeba poświęcić pielęgnacji danej rasie. Wybierają, bo na przykład piesek jest akurat w tym momencie modny. Różne są kryteria wyboru psa, ale często nie wiedzą, jak trzeba pielęgnować daną rasę i bardzo często się zdarza, że właściciele sobie nie radzą z tym i przychodzą wtedy do salonu. Dla dzieci, które pojawiły się na Dniu Zwierzaka w Galerii Olimpia, przygotowano wiele atrakcji. Były wśród nich m.in. warsztaty plastyczne, gry i zabawy oraz spotkanie z Piotrem Kulpą, autorem książki Ciepełko, przeznaczonej dla najmłodszych miłośników zwierząt. Wiele radości dała dzieciom możliwość zabawy z psami, które na co dzień uczestniczą w zajęciach dogoterapii. Na czym polega ten rodzaj leczenia? Prowadzimy zajęcia dla dzieci, zarówno dzieci zdrowych w formie zajęć edukacyjnych, jak również dla dzieci z dysfunkcjami w formie rehabilitacji, jak również umilania im czasu pobytu w szpitalach czy ośrodkach. Są takie psy, które się do tego ewidentnie nadają, tak jak labradory, goldeny, czy z mniejszych psów kawaliery. To są psy, które były po prostu od samego początku przyzwyczajone do pracy z człowiekiem i w tych warunkach się czują po prostu najlepiej. Każdy, kto odwiedził galerię ze swoim pupilem, mógł skorzystać z usług studia filmowego Klatka i zapozować do pamiątkowej fotografii. Studio filmowe Klatka wraz z Ori i Galerią Olimpia w dniu dzisiejszym zaplanowało takie małe mini atelier, gdzie będziemy mogli zrobić sobie zdjęcie z naszym pupilem. Taką fotografię, którą będziemy mogli mieć u siebie gdzieś tam na ścianie czy na biurku położyć. Pies jest ciężkim modelem, w ogóle zwierzęta myślę, że są to bardzo ciężkie modele, jeżeli chodzi o fotografię. Dlatego, że no, ten model bardzo wybiórczo traktuje nasze komendy, aczkolwiek wiele się człowiek uczy od tego zwierzaka. Jak do niego podejść? Już wiemy, że niektóre husky reagują na kici-kici, obracają się, niektóre psy reagują doskonale na inne dźwięki i bodźce, piszczałka niekoniecznie zwraca jego uwagę, wręcz przeciwnie, może odwrócić.